czytamy Kacpra? Czytamy Kacpra, Kuba czytamy czyta Kacpra. Kacper to też jest taki poeta, który nie ma wielu pociągowych wierszy paradoksalnie i wydawałoby się, że w ogóle żadnych pociągowych wierszy nie napisał, ewentualnie jak pisał to już o podkładach, masach bitumicznych i ewentualnie już zmielonych szynach albo czymś takim, ale kiedyś Kacper też pisał troszeczkę inaczej i o innych rzeczach. Tak? Ja mam fragmenty nieistniejącej pocztówki z Życie świetnych ludzi. Wszystko potoczy się bez nas, ale o nas. Dni pomkną po poduszce magnetycznych nocy jak pociąg, którego szyby tasują obrazki w pojemnej pamięci naszych twarzy. Najgorsze wyrazy puścimy w niepamięć i tak do nas wrócą. Możemy spokojnie rozbijać obóz, bo środowisko robi się naturalne w okamgnieniu. Kiedy książka się otwiera na śmierć, te rzeczy i co jeszcze? Bardzo dawny styl Kacpra, taki z dawien dawna. Jak nie Kacper. Nie mój, to nie ja pisałem. Był jeszcze taki wiersz w Pszenicacy, rozpeka pedygot. To już by było bardziej. To jest pociągowy. To mogę wam natychmiast odpowiedzieć, jakim pociągiem wtedy byłem. Reggio, była taka linia niedofinansowana, Reggio. Wszystko się trzęsło, taka puszka, Łódź Koluszki, Łódź Skierniewice, Skierniewice, Warszawa. Takie fajne puszki, no rozpeka pedygot. No. Okej, no i ja jestem bardzo szczęśliwa z prozy na koszulce, bo ja też jestem team proza tak ogólnie na życie, ale chciałam cię zapytać o coś, co mnie bardzo zaskoczyło w Widokach Wymazach, czyli o prozę właśnie, to znaczy te prozy poetyckie, które się tam pojawiają, no one są czymś dla ciebie nowym i jesteś takim poetą, który tworzy w oparciu o bardzo, bardzo spójną, bardzo przemyślaną i taką koherentną wizję tworzenia i zawsze to masz rozpisane i rozmyślane na bardzo wiele części. I chciałam zapytać, czy w takim razie jesteś może na takim etapie myślenia o słowie, że może znajdujesz jakąś swoją bryłę myślenia o literaturze właśnie w prozie, to znaczy, czy zaczynasz widzieć tam jakiś taki potencjał dla swoich teorii? Dla pisania, dla odnalezienia się, wiesz, dla potencjału, no trzeba kluczyć, trzeba się wymykać sobie, trzeba się zaskakiwać, trzeba zaskakiwać swoich krytyków, swoich czytelników, siebie, wiesz, najbliższą rodzinę, trzeba znikać. Wiele książek napisałem w ostatnich latach, które były takie wżarte, wiecie, w poetyckość, miały jakąś tendencję do powiedzenia o tym czymś, czym powinna być liryka, albo już liryki nie ma. Jakoś brałem udział w tych dyskusjach, debatach i się taki czułem trochę zakałapućkany już w tym, wiecie, tak jakbym wpadł w jakieś kolejny. I już tak mówię, Jezu, ja już nie mogę chyba następnego wiersza napisać, bo jak już poszarbię tą swoją linijkę, ten swój wers i znowu to tak, to już mnie to boli, to już ta rana już jest taka, wiesz, takie bolące miejsce, kiedy wielokrotnie tam się jakby uderzyłem. No i coś spokojniejszego, wiesz, przystępniejszego, więcej ludzi to przeczyta, więcej pieniędzy, wiesz, z tego ostatecznie jakaś powieść oczywiście. A tak poważniej to to jest zupełnie odwrotnie, bo mam wrażenie, chciałbym tak pisać, żeby chciałbym znaleźć taką prozę, w której zostanie, która będzie takim zasobnikiem pamięciowym wersyfikacji. O, tam są ukryte, wiesz, niezłamane wiersze może. Tak, tego rodzaju eksperyment, gdzieś na styku tego wszystkiego. No i się zacząłem to bawić po prostu, żeby urozmaicić trochę te wiersze, które wcześniej się tam napisały, jakieś echo do nich zbudować, dla nich zbudować jakąś taką przestrzeń towarzyszącą. Niektóre te prozy się łączą dosyć ładnie i prosto z tymi wierszami w Widokach, Wymazach, inne może trochę mniej, w mniej oczywisty sposób. I jeszcze jest też taka jakościowa różnica między tymi krótkimi prozami wewnątrz książki i ostatnią zamykającą prozą. Ona jest z kolei inna od tamtych próz w środku, więc dodatkowe takie skomplikowanie jest. I mam nadzieję, że to jest po prostu atrakcyjne dla czytelnika, że to może się będzie i dobrze czytało, ale też postawi jakieś pytania. No postawiło. Z Kacprem się dobrze teoretyzuje, tak? I jakby rozważa różne figury poetyckie i kierunki. To ja cię w takim razie zapytam cię o figurę poetycką, tak? O tą figurę tytułową, ale nie co znaczy tytuł. Czemu Widoki, Wymazy i tak dalej. Zapytam cię, czym byłby Wymaz
z wiersza, albo czym byłby wymaz dla wiersza. I teraz uruchom swojego wewnętrznego meta-komentatora swojej własnej twórczości, nie? Bo to jest taka bardzo pojemna figura. I skądś ten wymaz ci się wziął, ale ten wymaz też może dokądś nas, wiesz, zaprowadzić. Nie chcę iść w nieprzyjemne regiony, prawda? No, pandemiczna poezja, wiadomo, jakie wymazy. Ale wiesz, myślałem też o wymazanych obrazach. Ale myślałem też o wymazach jako zespole danych, prawda? Wymazy są po to, żeby uzyskać pewne dane. Dziwne skonfrontowanie jest wymazany obraz, wymazany de Kooning, kiedyś był taki obraz Rauschenberga, który był gestem, no wiadomo, takim antykonwencjonalnym, antyinstytucjonalnym przeciwko muzeom jakby i wartości, ale też no... Ja sobie, no wiecie, ja pisałem o tych różnych cielesnościach wiersza i tego typu zjawiska. Chciałem podsunąć, że to taka organiczność dziwna się zrobiła w tym tytule, nie? Wróciło. Ja lubiłem dłubać w takich jakby... Wiecie, ja jestem stary, jestem, ja wyrosłem z takich dyskusji, o których już nikt nie chce pamiętać, że z jednej strony język, a z drugiej strony świat. Z jednej strony język, a z drugiej strony ciało. I ja sobie pomyślałem kiedyś, nie, to wszystko są fałszywe dualizmy i swoje życie spędziłem zakopując te dualizmy. No. I teraz trzeba pójść gdzieś dalej. Wymaz jako zespół nieoczywistych danych, no. Nieoczywiste dane. Wydruk z komputera z nieoczywistymi danymi. Okej, to w takim razie polecamy wam książkę nową Kacpra, Widoki, Wymazy, żeby się ponieoczywiścić. Dziękujemy bardzo, Kacper Ale Bartczak. Ale jakie piosenki były wcześniej śpiewane? Bo ja... Kacper Bartczak, po prostu ci tak wywoływaliśmy. Taki jingle, cię, nie? Tak, specjalnie dla ciebie. No dziękuję, miłe, dziękuję.